Jestem w tych nieruchomościach już 15 lat i no słyszę od wielu lat, że dalej brakuje nam tego 1,5 miliona mieszkań. No Polacy mają na swoich rachunkach osobistych i lokatach 1,2 miliarda złotych, więc to jest pokaźna kwota. Tutaj na pewno trzeba sobie zadać samemu pytanie, co mi się bardziej opłaca. To może warto, żebyśmy porozmawiali trochę o podaży, o tej podażowej stronie rynku. Jak to wygląda, jeśli chodzi o rynek deweloperski? Cześć, nazywam się Adam Borowski. Witajcie w kolejnym odcinku serii Porozmawiajmy o nieruchomościach. Dzisiaj gościmy Łukasza Domańskiego, dyrektora regionalnego z największego portalu ogłoszeń nieruchomości, czyli Oto Domu. Niekwestionowany lider rynkowy, więc macie, Łukaszu, ogromne ilości danych, ogromne ilości informacji o tym rynku, więc zacznijmy jeszcze, jesteśmy 14 lutego, wszystkich zakochanych pozdrawiamy. Tak, a tym, walentynki dzisiaj. Tak. Tak, tym mniej zakochanym czy niezakochanym życzymy dużo miłości. Natomiast wróćmy sobie do roku 2023. Jak to w takim telegraficznym skrócie wyglądało? Jaki to był rok? Więc tak jak powiedziałeś, wszystko się zgadza. Dziękuję za przedstawienie. Więc rok 2023 to był rok kilku zmian, kilku czynników, które wpływało na rynek. No i na pewno takim największym czynnikiem był program rządowy Bezpieczny Kredyt Dwuprocentowy, no, który do końca nie był dwuprocentowy i czy był bezpieczny, to pewnie kredytobiorcy będą wiedzieli po dłuższym okresie. I to był taki game changer na rynku, który spowodował pewne ożywienie, które się zaczęło dziać w drugim kwartale, a taka kulminacja się zaczęła mniej więcej od połowy roku, gdzie programy już były tutaj przeprocesowane w bankach. No i to na pewno bardzo mocno ożywiło rynek. To widzieliśmy na poprzednim roku, że do tych transakcji na rynku było bardzo dużo, no i ożywienie. Także u nas na stronie było bardzo duże, bo klienci, którzy byli w procesach, mogli skorzystać z bardziej preferencyjnych warunków kredytowych i na pewno to bardzo wpłynęło na całą branżę w poprzednim roku. A jeśli chodzi o procentowe zmiany, bo to był taki booster rynkowy, który no, te ceny podbił w znaczący sposób. Tak, podbił. I tutaj, jeżeli sobie spojrzymy na dane, rozdzielimy to na dwa rynki, czyli rynek wtórny i rynek pierwotny, to na rynku pierwotnym te zmiany globalnie, jak sobie weźmiemy cały rynek polski, wzrost był około 14%, rynek wtórny w okolicach 15%. Więc te zmiany rok do roku no, były znaczące. Jak sobie cofniemy dalej od pandemii, to te zmiany jeszcze są cały czas w tym procesie wzrostów. No i na pewno kredyt preferencyjny no, przyczynił się do wzrostu tych cen, więc to był taki impuls napędzający wzrost tych cen, więc sprzedający mieli z tego większe profity, no kupujący musieli trochę się bardziej tutaj nagimnastykować, żeby albo sfinalizować transakcje przy użyciu kredytu, no bądź akceptować te ceny, które były w danym czasie. Ten rok może być bardzo analogiczny do roku poprzedniego, ponieważ mamy sytuację taką, że są zapowiedzi tego programu nowego, Mieszkanie na Start. Ma to wejść bodajże w czwartym kwartale. Bezpieczny 2% wszedł w zeszłym roku w lipcu. Znaczy no trzecim kwartale, więc na pewno to też będzie duża zmiana dla całego rynku, ponieważ wiele osób czeka na preferencyjne kredyty. Pokazał to też zeszły rok, że zainteresowanie było przeolbrzymie. Nie wszyscy zdążyli sfinalizować ten kredyt, więc pewnie część osób, która była w procesie i nie zdążyła sfinalizować zakupu nieruchomości, będzie zdeterminowana, żeby zakupić tą nieruchomość i poczekać na ten kredyt, więc na pewno to będzie pewnie jedno z takich zjawisk, które znowu bardzo mocno wpłynie na rynek. Też jeżeli chodzi o ten kredyt, tutaj dane BIK-u mówią, że 40% osób, które wzięło ten kredyt dwuprocentowy, miały zdolność na tradycyjny kredyt komercyjny, więc jakby to nie był do końca determinant, żeby skorzystać z tego, ponieważ miały tą zdolność, żeby normalnie zakup sfinalizować z oferty, która była ogólnodostępna w bankach. Tak, pojawił się klient, który no normalnie pewnie by się nie pojawił, ale tutaj jakby to ta preferencja, warto z tego skorzystać. Więc ta analogia co do tej sytuacji, wracam do tego wątku, może teraz spowodować, że te osoby, które z kolei jakby nie mogą liczyć na ten nowe rozdanie i ten nowy program, mogą teraz, czy wręcz powinny, pomni na to, co się wydarzyło z cenami nieruchomości, w kontekście bezpiecznego kredytu, teraz się śpieszyć z zakupem. Tutaj na pewno trzeba sobie zadać samemu pytanie, co mi się bardziej opłaca. Czy czekać na ten kredyt preferencyjny, gdzie jeszcze nie znamy konkretnych
założeń takich, że mamy to spisane, jest ustawa, która będzie odpowiednio wszystkie wymogi nam określała. No i też widząc to, co się dzieje przez ostatnie lata, te ceny nieruchomości cały czas rosną i pewnie będą rosły jeszcze przez najbliższy czas, co powoduje, że ten zakup nieruchomości odlekając w czasie, no może spowodować, że ta kwota będzie wyższa niż mamy na chwilę obecną, czyli na przykład dzisiaj mamy te walentynki i za te 4 kwartały te ceny będą rosły. Więc patrząc nawet na styczeń i rynek warszawski, czyli ten największy, no to ceny wzrosły około 2% w ciągu miesiąca. Wciąż jest tendencja wzrostowa. Wciąż jest ta tendencja wzrostowa. No i ten rynek polski, jestem w tych nieruchomościach już 15 lat i no słyszę od wielu lat, że dalej brakuje nam tego 1,5 miliona mieszkań. Deweloperzy przez 10 ostatnich lat wybudowali 1 milion mieszkań, więc jakby się zasyca ten rynek, ale jeszcze na pewno mamy tutaj przestrzenie do tego, żeby Polakom te M swoje wymarzone budować i sprzedawać. Skoro jesteśmy, wspomniałeś o deweloperach, to może warto, żebyśmy porozmawiali trochę o podaży, o tej podażowej stronie rynku. Jak to wygląda, jeśli chodzi o rynek deweloperski? Jeżeli chodzi o rynek deweloperski, podażowo w zeszłym roku wyglądało tak, że deweloperzy znacznie więcej mieszkań sprzedali niż wprowadzili na rynek. No, co powoduje, że ta podaż spada, no i też jest na pewno czynnikiem kreującym wzrost cen. Więc jak sobie spojrzymy na liczby, jak badamy to na 7 największych rynkach naszych w Polsce, to deweloperzy wprowadzili około 44 tysięcy mieszkań, a sprzedali 54, czyli więcej sprzedali o 10 tysięcy mieszkań niż wprowadzili. Jednakże końcówka roku, październik, listopad, to był czas, że deweloperzy prowadzili sporo nowych inwestycji na rynek, więc listopad był miesiącem, gdzie było więcej wprowadzeń i sprzedaży, przy rekordowej sprzedaży w zeszłym roku w listopadzie, więc to pokazuje, że ta podaż powoli się odbudowywuje, więc deweloperzy zaczynają wprowadzać nowe inwestycje i to, co było w poprzednim półtora roku, gdzie ta nowa inwestycja na rynku pojawiała się bardzo rzadko, no to ta tendencja się trochę odwraca i ta podaż będzie odbudowywana na pewno. Tego byśmy sobie pewnie bardzo, bardzo życzyli. Jeszcze wróćmy, trochę zapominając o tych boosterach rynkowych w postaci preferencyjnych rozwiązań. Jakbym cię zapytał, nikt nie lubi tego typu pytań, ale twoja subiektywna predykcja co do cen. Gdzieś tam wybrzmiało to, że spodziewasz się wzrostów, ale jakie dałbyś argumenty za tym, że one będą rosły, a ewentualnie jakie argumenty mogą ten trend jednak powstrzymywać? Mhm. Ceny na pewno będą rosły, ponieważ rynek jest bardzo rozgrzany i Polacy też polubili inwestowanie w nieruchomości, co widzimy też, że tych zakupów inwestycyjnych i zakupów często gotówkowych na rynku jest bardzo dużo, a jeżeli jest tego klienta kupującego na rynku dużo, no to też powoduje, że te ceny generują te wzrosty. No Polacy mają na swoich rachunkach osobistych i lokatach 1,2 bln złotych, więc to jest pokaźna kwota, więc na pewno jako naród mamy w co inwestować, więc te wzrosty na pewno będą. Czy one będą wyglądały tak mocno jak w poprzednich 3 latach? No to właśnie pokaże nam ten nowy kredyt rządowy, który na pewno będzie bardzo mocno te wzrosty stymulował, no i zachowania deweloperów. Jeżeli ta oferta zacznie się odbudowywać i tej podaży będzie więcej na rynku, no to te wzrosty no, nie powinny aż tak mocno generować. No, byliśmy w ostatnim roku w odwrotnej sytuacji, gdzie tych ofert brakowało, a osób poszukujących no, było sporo, no i to było idealne środowisko do wzrostu cen. Otóż to, mówisz o tych inwestorach, natomiast dużo w ostatnich dniach słyszy się o tym, że się rynek najmu troszeczkę wysycił, zaczynają się pojawiać jakby niższe ceny odstępnego za te najmy, tak? Jak to wygląda? Rynek najmu jest też bardzo wrażliwy na sytuacje zewnętrzne. Przez ostatnie tam 3 lata mieliśmy 2 takie sytuacje, które bardzo mocno wpłynęły, czyli rok 2020, gdzie nagle świat się lekko zatrzymał i ofert na rynku pojawiło się dużo, ponieważ nie było na to potencjalnych najemców. No i potem doszliśmy do normalności, rynek się odbudował, no i przyszła druga taka bardzo dotkliwa rzecz, która się zadziała za wschodnią granicę, gdzie nagle w ciągu dosłownie kilku tygodni praktycznie bardzo duży procent rynku, u nas to około 70% ofert w ciągu 3 tygodni, to dom po prostu zniknęło, ponieważ osoby, które uciekały przed wojną, musiały gdzieś mieszkać,
No i ten rynek no, praktycznie zmalał do takiego bardzo niskiego poziomu, którego nigdy nie notowaliśmy. No i się powoli odbudowywał, ale odbudowywał się w dwojaki sposób, ponieważ część osób, które przyjechało do nas, zaczęło wyjeżdżać albo wracać do siebie i uwalniały te mieszkania, które były wynajmowane. I tu jeszcze jest drugi aspekt taki, że zakupy inwestycyjne, które się działy w ostatnich 2-3 latach, te inwestycje zostały wybudowane i często Polacy, kupując inwestycyjnie, kupując, myślą o tym, żeby to mieszkanie pracowało, było wynajmowane. No i taka też pula mieszkań na rynek trafia, co powoduje, że ten rynek znowu się zasycał, więc podaż jest duża. Popyt nie jest aż tak duży, jak było to wcześniej, co powoduje, że ceny się bardzo mocno wypłaszczyły. Wręcz w niektórych miastach widzimy korektę w dół. Ona nie jest jakaś duża, ale to jest jakiś trend, że tych wzrostów już na chwilę obecną ciężko gdzieś tam wyestymować, że one będą. Na ile zgodziłbyś się z taką tezą, że trochę ten popyt zmalał, ponieważ sporo osób jednak, które wynajmowały, no, dokonały tego zakupu z bezpiecznego kredytu. Tak się teraz wiele osób tak twierdzi, że to mogło trochę zasypać i stąd teraz ta korekta na najmie. Myślę, że na pewno jakiś procent tych osób, które zakupiło, wcześniej wynajmowało i to jest naturalny proces dojścia do własności i wtedy te mieszkania zostają uwalniane, więc może to być jedna z przyczyn. Dużo nowych mieszkań wpadło z fajnym standardem i one też pewnie wypierają z rynku te mieszkania o niższym standardzie, ponieważ Polacy jako naród coraz bardziej świadomy, coraz bardziej bogacący się, no przywiązujemy już uwagę do takich rzeczy, że czasami komfort mieszkania, miejsce jest tym determinantem do wyboru tej destynacji mieszkania. Dużo mówisz o ofertach, a ja Cię zapytam w tym kontekście o cykl życia jakby tej oferty. Jak ona długo rotuje u Was na portalu, czy ten okres się skraca, sprzedaż, najem właśnie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. To tutaj, jeżeli sobie rozdzielimy to na dwa takie aspekty i weźmiemy na tapetę sprzedaż i porównamy sobie rok do roku, czyli czwarty kwartał 2023 do czwartego kwartału 2020. W 2020 roku cykl życia oferty to było ponad 90 dni. W tym momencie na zamknięcie czwartego kwartału poprzedniego roku cykl życia oferty był około 68 dni, jeżeli mówimy tutaj o sprzedaży nieruchomości, więc pokazuje, że czynniki dodatkowe, takie, które wystąpiły, czyli bezpieczny kredyt, ożywienie rynku, też obniżka stóp procentowych, więc pewna stabilizacja tego, że już Polacy wiedzą, że to nie rośnie, a nagle zaczęło spadać, no to powoduje, że te oferty szybciej z rynku po prostu uciekały. Przynajmniej jest tak, że rok temu, jakbyśmy porównali czwarty kwartał 2020, to było 25 dni, ostatni kwartał poprzedniego roku to jest 22 dni. Okej, okay, to bardzo, bardzo, bardzo cenne informacje. Łukasz, czego Ty byś temu rynkowi życzył w roku 2024? Ja bym życzył przewidywalności, żeby czynniki zewnętrzne tak mocno nie przeszkadzały, nie utrudniały. To jest na pewno rzecz taka marzeniowa, na którą czasem nie mamy wpływu, ale polski rynek myślę, że jest na tyle dojrzały, że sobie nawet w trudnych sytuacjach radzi i bardzo szybko się odbudowywuje. Każda rzecz, która się zadziała w ostatnich latach, no powodowała, że po kwartale wracaliśmy na tory, gdzie dało się te biznesy prowadzić na fajnym poziomie. Ja życzę także świadomych klientów, którzy doceniają pracę czy agentów nieruchomości, czy fajnie współpracują z deweloperami, no bo wtedy wszystkim nam się żyje lepiej w tym całym interesie nieruchomościowym. To, co ja widzę jako osoba, która jest w tym rynku, to, że chociażby Otodom Analytics jest dostępny w takiej bezpłatnej wersji, można na wielu rynkach sprawdzić cenę nieruchomości. Tamto to są ceny ofertowe. Tak. Myślę, że nasi widzowie chętnie by usłyszeli, gdzie to znaleźć. Fajne narzędzie, też tam jest pokazywana stopa zwrotu z inwestycji. Porównujecie jakby koszt najmu do tego, jak wyglądają ceny. Bardzo fajne narzędzie. Tak, mamy narzędzie, gdzie pokazujemy ceny ofertowe dla 40 największych miast w Polsce, gdzie są pokazywane ceny dla mieszkań, domów, ceny najmu, także stopa zwrotu z inwestycji, czyli ROI. I można sprawdzić sobie, jak te ceny kształtowały się w poszczególnych kwartałach czy miesiącach w danym okresie czasu. Widać wszystkie wzrosty, jak to wyglądało historycznie. A dla 5 największych miast, jak Warszawa, Kraków, Poznań, mamy to trochę bardziej jeszcze rozbudowane z podziałem na dzielnice, no ponieważ dzielnice mają to do siebie, że ten rozstrzał cenowy może być bardzo duży, biorąc na tapetę Warszawę, Śródmieście średnio 22 tysiące cena ofertowa za metr,
a druga skrajność Rembertów koło 11 tysięcy, ale także mamy nasze narzędzie Otodom Analytics dla klientów biznesowych, dużo bardziej rozbudowane, gdzie pokazujemy jeszcze więcej statystyk, jeszcze więcej danych. Czy tylko klient biznesowy może z tego skorzystać? Tylko klient biznesowy. To jest narzędzie dla biur nieruchomości, a także dla deweloperów. Każda ta gałąź biznesu ma odpowiednie swoje parametry w tym narzędziu, które mogą pozwolić jeszcze lepiej wspierać te decyzje biznesowe, które mamy. Ja zawsze podkreślam, że jeżeli ktoś jest na rynku długo, ma tą wiedzę swoją, tą swoją intuicję, a jeżeli jeszcze to popiera danymi, które są pozbierane, które mogą nam podpowiedzieć, to jeszcze łatwiej nam ukierunkować się do tych działań, które sobie założyliśmy, żeby no te nasze decyzje były bardziej trafne, no i bardziej przemyślane pod względem danych, no bo dane to jest taka nowa ropa. Ja bym nawet powiedział, to jest taka energia odnawialna, bo one cały czas się pojawiają, więc tutaj nawiązanie już do tego, że energia ze słońca jest źródłem odnawialnym, także te dane cały czas się odnawiają, bo one się zmieniają. I my to w jednym miejscu mamy zebrane, no i dajemy w jednym miejscu takie środowisko, gdzie można sobie przygotować dane odnośnie mojej firmy, moich ofert, co mogę poprawić, jak wygląda konkurencja, jakie są preferencje poszukiwania. Mogę sobie także posprawdzać w tym narzędziu dane makro, zobaczyć, co się dzieje z inflacją, jak wyglądają stopy procentowe, jakie są oszczędności Polaków, więc w jednym miejscu mamy zebrane bardzo duży set danych, który na pewno może pomóc podejmować jeszcze bardziej trafne decyzje. Czyli jeśli dobrze rozumiem, jestem osobą, która planuje zakup lub mierzy się ze sprzedażą swojej nieruchomości, powinienem wybrać agenta doświadczonego, który ma dobrą intuicję rynkową, czyli no to doświadczenie, i jest wspierany waszymi narzędziami w postaci chociażby tego Analyticsa, tak? W idealnym świecie tak to jest. Na pewno najfajniejszą ścieżką narysowaną, więc zawód agenta nieruchomości to jest bardzo szerokie spektrum, ale wtedy współpracując z osobą, która ma tą intuicję, ma te dane, możemy tą finalizację robić szybciej, rzetelniej. Bazując na danych możemy lepiej wycenić daną nieruchomość, no i ten proces na pewno może przejść dużo sprawniej. Jakie jeszcze narzędzia ewentualnie sugerowałbyś, jeśli chodzi o te decyzje co do cen, co do sprzedaży, co do tego, jak długo będę czekał ze sprzedażą, albo jakieś kiwki dla kupujących, którzy oglądają ten kanał? Na pewno my też publikujemy bardzo dużo naszych raportów, dużo naszych badań, które są dostępne także na naszych stronach, więc ja zachęcam także do edukowania siebie, czyli rozwijania tych swoich umiejętności, czytania tego rynku z ogólnodostępnych źródeł. Edukacja w siebie na pewno pomoże nam przejść przez ten proces czy zakupu, czy sprzedaży nieruchomości. Łukasz, wielkie dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać co najmniej raz w tym roku. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Mi również było miło porozmawiać, więc rozmowa o nieruchomościach to dla mnie przyjemne. Życzę mi się... Będziemy się zobaczyć. Mój? Myślisz, że to twój? No. Przez to. No dobra, zobaczymy. No. Przez ten proces czy zakupu, czy sprzedaży nieruchomości, Widziałem.